Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia zabytkowego egzemplarza teatralnego Lili Wenedy, Juliusza Słowackiego wraz z ich opisami alternatywnymi. Na zdjęciach znajdują się wybrane strony ze scenariusza, który posłużył do realizacji spektaklu w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie 6 października 1934 roku w reżyserii Juliusza Osterwy. Na poszczególnych fotografiach prezentujemy pożółkłe ze starości maszynopisy zręcznie dopisanymi przez Juliusza Osterwę uwagami reżyserskimi oraz szkice wykonane przez Karola Frycza. Uwagi dotyczą obsady, wykazu poszczególnych scen dramatu, układu treści. Na zdjęciu tytułowej strony znajduje się adnotacja ołówkiem napisana przez reżysera o treści Juliusz Osterwa, Kraków, czerwiec 1934. Oraz zakopane październik 1945. A to dlatego, że Osterwa ponownie pracował nad scenariuszem w 1945 roku. Szkice Frycza na jednym ze zdjęć przedstawiają plan sytuacyjny przestrzeni scenicznej, wykonany kredkami. Narysowany jest zielony okrąg, w którym znajduje się niebieskie koło z napisem Gopło. Na okręgu z lewej strony napis Cela, z prawej Grota. W górnej części znajduje się słowo Druidy, w dolnej Rzymska wieża. W ten sposób Frycz rozplanował ustawienie dekoracji na scenie i przestrzeń gry scenicznej w spektaklu.